Przedmiotem skargi kasacyjnej pana jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający jego skargę na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Zanim zapadł wyrok w sprawie nieważnościowej dotyczącej pozwolenia na budowę, inwestorzy zwrócili się o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, ponieważ zdążyli ten obiekt zrealizować. Ale Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem 2 OSK 586 na 09 25 listopada 2009 roku oddalił te skargi kasacyjne. W skardze kasacyjnej rozwinięto tę argumentację koncentrującą się na statusie strony postępowania nieważnościowego w sprawie dotyczącej pozwolenia na użytkowanie. Sąd już nie będzie tutaj przytaczał tej argumentacji. Jest pan pełnomocnik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu mecenasowi. Dziękuję. Wysoki Sądzie, ja chciałem w takim wystąpieniu tutaj podsumować pewnego rodzaju argumentację i tak naprawdę sytuację, dlaczego jesteśmy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i o co wnosimy. Oczywiście podtrzymuję wnioski złożone w skardze kasacyjnej. Mianowicie nie ulega wątpliwości, że jesteśmy tutaj w wąskim wycinku całej tej skomplikowanej sytuacji faktycznej, o której sędzia sprawozdawca raczył nas tutaj poinformować. Mianowicie tutaj tak naprawdę w tym postępowaniu skarżymy wyłącznie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odnoszę do skargi kasacyjnej w ogóle. Ja chciałbym przypomnieć tylko, że wyrok 903/07 7 Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 3 września 2008 roku jest prawomocny i na etapie pozwolenia na budowę pan skarżący nie miał statusu strony. Chciałbym się odnieść do może obszernej skargi kasacyjnej, może krótko, ze strony 8 tylko, bo jeżeli chodzi o permanentne zatapianie, to postępowanie o zalewanie dalej toczy się już 7 rok. Mogę tylko powiedzieć jedno, że skarżącego działka jest pół metra wyżej niż wszystkie inne, ale to nie ma istoty sprawy w tym postępowaniu. Mnie natknęło troszeczkę w tej skardze kilka takich punktów, które może uwypuklić można tylko w tym postępowaniu. Wielokrotnie naruszył warunki zawodowe. Moja inwestycja miała szereg kontroli, począwszy od powiatowego, wojewódzkiego, skończywszy na głównym inspektorze, który był pół roku temu kolejny raz. Ja może przytoczę pismo głównego inspektora nadzoru budowlanego do wojewody mazowieckiego. To jest dwa zdania. Ja nie będę ich czytał, bo to są bardzo długie zdania. Jednocześnie uprzejmie informuję, że przeprowadzona w dniu 3 lutego kontrola budynku przedszkola zainstalowanego na działce w miejscowości Nowa Jeliczna nie wykazała podstaw do weryfikacji z urzędu na podstawie artykułu 156 pozwolenie na użytkowanie. Budynek skontrolowano co do centymetra. Każde okno, każdy parapet, każdą ścianę jest wektor przesunięcia faktycznie. 3 cm w jedną stronę, 5 cm w drugą. Tylko że pokażcie budynek w naszym kraju postawiony co do milimetra. Nie ma takiego budynku. Podejrzewam, że ten budynek łącznie z budynkiem wojewody mazowieckiego czy głównego inspektora też będzie miał uchylenie. Nie ma takiego budynku, żeby co do, są jakieś normy, które można byłoby budowlane podstawić. Jeżeli chodzi o kubaturę, obszernie powiedziano, że 2 razy większa jest kubatura. Jeżeli chodzi o projekt budowlany, był przedmiotem weryfikacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i 3 razy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Ostatnim razem weryfikację tego pozwolenia na budowę w składzie orzekającym był sam prezes NSA. Dochodzimy do paradoksu takiego w naszym kraju, że możemy skarżyć osobę do ostatniego dnia jego, że tak powiem, tchu. Tak samo jak był artykuł obszerny
w gazecie prawnej zaprocesować człowieka na śmierć. To jest kilkunasty proces już o jeden malutki budynek we wsi Nowa Jelicza. To pokazuje niemoc naszego kraju, że możemy w kółko wszynać postępowania i pisać bedne. Ja powiem wyżej, ja nie jestem pełnomocnikiem profesjonalnym, ale wydaje mi się, że doszło tutaj do kolejny raz wprowadzenia w błąd urzędników państwowych. Tym powinien się zacząć zająć prokurator. Prokurator faktycznie zajął się budynkiem przy szkole rok temu. Na moją wiedzę nic nie zrobił i nic nie zrobił. Bo kolejna kontrola głównego inspektora nadzoru budowlanego nie wykazała nic. Pomylono kubaturę netto z kubaturą brutto. I nie mylmy pojęć. Jeżeli chodzi o wysokość działki, to też gołym okiem widać, kto ma wyżej. Jeżeli chodzi o polskie sieci energetyczne, że w pasie technologicznym leży, tak? To chciałbym nadmienić jeszcze jedną rzecz. Pan skarżący mieszka w takiej samej odległości. Od tej samej linii. Co więcej, nie odsunął się tym budynkiem. Powiem, pójdę dalej. Był dyrektorem w polskich sieciach energetycznych. Sam jeździł do PSE, żeby wysyłali dziwne pisma do starosty i wysyłali mi kontrolę. Faktycznie, polskie sieci energetyczne były dwa razy u mnie na kontrolę. Ja mam tutaj zero badań energetycznych, nie wykazano nic. Na normę 10 jest 0,1. Pan doktor energetyki, pan skarżący doskonale wie o tym, ale kolejny raz manewruje kolejnych urzędników, żeby któryś się znowu pomylił. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, troszeczkę dalej biegam. Już kończę. 18 listopada 2014 roku zapadł wyrok w Piasecznie. Ten wyrok nie jest prawomocny jeszcze. Wyrok za składanie fałszywych zeznań. Pan skarżący nie jest wiarygodny. Dostał 3 miesiące zawieszenia. Ja to rozumiem, że można kłamać, ale ile jeszcze raz można? Osoba podpisująca się pod tym dokumentem nie sprawdziła i nie zweryfikowała tego, czy to jest prawda. Tak naprawdę nadaje się to do prokuratora, bo to są brednie i kłamstwa. Czyli konkluzując do tego wszystkiego, wszystkie urzędy, począwszy od PINB-ów, WINB-ów, GUNB-ów, Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny, wszyscy się mylą. Pan skarżący wie najlepiej, bo wysokość budynku mierzy się od wysokości komina, a szerokość budynku od wykurzy. Dobrze, że anteny nie mam, bo był budynek jeszcze wyższy. Ja wnoszę o oddalenie skarży. Skarżący wnosi, inwestor wnosi o oddalenie skarży. Proszę na ogłoszenie. Drugi sprawy był tam. Sąd postanowił odroczyć ogłoszenie orzeczenia w tej sprawie do 5 lutego o godzinie 15. Czyli orzeczenie w tej sprawie będzie ogłoszone 5 lutego o godzinie 15 na tej sali.